Cześć, Adam Łukowski, witam Was na kanale MGSM.pl i dzisiaj zapraszam na wideorecenzję Honora 9, czyli flagowca marki Honor na ten rok. Zacznijmy oczywiście od przeglądu zawartości opakowania i specyfikacji. Zobaczmy zatem, co kryje to lekko nadwyrężone pudełko z Honorem 9. Ja już taką stylówę opakowania gdzieś widziałem. No fajnie wyróżnia się to trochę, telefon płasko w pionie ustawiony, a obok niego pudełko. Dobra, telefon obejrzymy za momencik. Zerknijmy, co w tym drugim pudełeczku się kryje. A może je wyjmiemy. No tak, na wierzchu oczywiście pewnie makulaturka. A nie, niespodzianka. Pokrowiec plastikowy, przezroczysty. I igła oczywiście do otwierania slotu na karku. No i cóż jeszcze? Zasilacz i przewód USB-C. I to wszystko. Patrzcie, nie ma słuchawek. Przynajmniej w tym moim testowym zestawie. No ale cóż, nie wiem, czy będę robił z tego jakiś problem. Chyba nie. Zawsze i tak większość z Was wymienia te słuchawki z zestawu, bo one nie są najwyższych lotów i zastępuje je jakimiś innymi swoimi ulubionymi. Wróćmy jeszcze na sekundkę do zasilacza. To jest zasilacz szybki, szybka ładowarka już w zestawie. Bardzo fajnie. 2 ampery na wyjściu i albo 5 V, albo 9 V. No to czas obejrzeć telefon. Metalowa ramka. Z przodu wypukłe szkiełko 2,5D, z tyłu natomiast szkiełko z zagiętymi krawędziami. Fajnie to wygląda. No i tu od razu zwróciłbym uwagę na pewien drobny, acz dość istotny szczegół w tej stylizacji. Oczywiście telefon bardzo ładnie się mieni, ale nie to jest najważniejsze. Istotne jest to, że aparaty w ogóle, absolutnie, ani nawet o ułamek milimetra nie wystają poza krawędź, poza obrys obudowy. Tylny aparat, jak widzicie, jest podwójny, 12 i 20 megapikseli, jedna matryca kolorowa, druga monochromatyczna, jedna zajmuje się odwzorowaniem barw, druga skupia się na szczegółach, no i oczywiście może też dawać zdjęcia monochromatyczne do kompletu, podwójna dioda LED i jak widzimy laserowy autofokus, ale nie widzę tu nigdzie logotypu Leica, czyli nie powstał ten aparat we współpracy z Leica, a przynajmniej nikt się do niego nie przyznaje. Z przodu to już bardziej standardowy aparacik 8 megapikseli. No i jak już patrzymy na wyświetlacz, to jest to matryca Full HD o przekątnej 5 i 15 cala. Pod matrycą skaner linii papilarnych, no i już nam rozbłysnął ekran. Więc może za chwilę rzucimy okiem na to, co kryje się w interfejsie, a ja, nim to zrobimy, jeszcze dla porządku dodam, że smartfon zasila akumulator o pojemności 3200 mAh, zaś sercem telefonu jest 8-rdzeniowy procesor Kirin 960 z zegarem 2,4 GHz, zestawiony z 4 GB pamięci operacyjnej i pamięcią wewnętrzną 64 GB. Dla porządku wspomnę jeszcze, że Honor 9 występuje również w wersji z 6 GB pamięci operacyjnej i pamięcią wewnętrzną 128 GB. Pamięć możemy rozbudować, ale pamiętając, że gniazdo na karty jest hybrydowe, czyli albo korzystamy z dwóch kart SIM, albo z jednej karty SIM i z rozbudowy pamięci za pomocą microSD. Jak już zauważyliście, obudowa dość szybko zbiera zabrudzenia, zbiera ślady palców. No cóż, trudno. Musimy się z tym pogodzić i zerknąć poprzez brudny wyświetlacz na interfejs. Rzućmy jeszcze szybko okiem na rozmieszczenie poszczególnych elementów. Przycisk łącznika i klawisze głośności umieszczone dość standardowo, no tak, pod palec. Kamera przednia, aparaty tylne również w standardowych miejscach, tam gdzie się ich spodziewamy. Na lewym boku gniazdo kart. Szufladka metalowa, dość solidna. Na górze nadajnik podczerwieni i jeden z mikrofonów. Zaś na dole
USB-C, pojedynczy głośnik i hurra, mini jack. Cóż my tu mamy? Charakterystyczną cechą interfejsu EMUI jest brak zasobnika aplikacji. Wszystkie ikony aplikacji lądują na kolejnych pulpitach. Cóż mamy w standardzie? Oczywiście pakiet od Google. Producent nam dołożył menedżera telefonu. Mamy również motywy, mamy firmowy odtwarzacz muzyki, filmów, mamy też aplikację związaną z grami i zdrowiem, jest kalendarz, notatnik, e-mail, jest kontakt szybki z centrum pomocy Huawei, z centrum obsługi. Są też narzędzia, zerknijmy, cóż tam mamy. No tak, po prostu narzędzia, no i warto zwrócić uwagę, jest pilot do sterowania, przepraszam, mi się nacisnęło nie to, co trzeba, ale jest pilot do sterowania sprzętem audio-wideo, a przy okazji zobaczyliście, że jest też kompas. Jest też lusterko wykorzystujące przednią kamerę. No i w zasadzie reszta to standard, narzędzia SIM i tak dalej. Wróćmy do głównego menu. Mamy preinstalowanych parę gier. Mamy też jakieś tam dodatkowe aplikacje już od razu zainstalowane przez producenta i rzućmy okiem, tak naprawdę no to tak 50% z nich może się przyda większości użytkowników, a 50% nie. Jest też osobna aplikacja do sklepu Huawei, który, przypominam, w Polsce raczej nie funkcjonuje. Zajrzyjmy może jeszcze szybko w powiadomienia. Wygląda to standardowo. Skróty również dość liczne i z tego co widzę można je edytować. Jest tutaj też ciekawostka jeszcze jedna, którą chciałem Wam pokazać, mianowicie wiszący przycisk. To jest taki dodatkowy klawiszek na ekranie, który dubluje nam między innymi funkcję przycisków systemowych. Jego można rozmieścić tam, gdzie nam wygodnie przy krawędzi ekranu, żebyśmy sobie mogli łatwiej palcem sięgać. Ułatwia to korzystanie z telefonu za pomocą jednej dłoni. No reszta cóż, wygląda zwyczajnie. Zwiedźmy jeszcze tak szybko menu ustawień. Sporo opcji. Widać, że użytkownicy, którzy lubią podłubać sobie w telefonie, będą tu mieli spore pole do popisu. Mamy już za sobą całą tą nudniejszą część, rozpakowanie, oglądanie telefonu, specyfikację i tak dalej. Czas, żebym powiedział Wam, jak korzysta się z Honora 9. Zacznę może od obudowy. No jest fajnie, ten telefon naprawdę przyciąga wzrok. Wygląda świetnie, ale no jest parę minusów. Przede wszystkim nie jest wodoszczelny. Kurczę, dlaczego? Druga rzecz, szklane plecki, a ładowania bezprzewodowego, indukcyjnego nie ma. No są te minusy obudowy. Kolejnym minusem obudowy jest to, że jest śliska. I trzeba bardzo uważać, odkładając ten telefon na płaską powierzchnię, na jakąś półkę, czy na stół, no bo niestety ma tendencję do jeżdżenia. A jak telefon Wam zjedzie i spadnie, no to wiecie, co będzie. No i niestety było. Położyłem sobie Honora na półeczce grzecznie. Telefon sobie leżał. Ja się tam czymś zająłem i nagle trach. Przerażony biegnę. I co się okazało? Słuchajcie, teraz to jest ta najlepsza część. Wytrzymał. Telefon upadł na terakotę, na kafelki. Z wysokości dość znacznej. Zmierzyłem tym profesjonalnym przyrządem. 1,10 m. I przeżył. Jak widzicie, wciąż jest cały. No i wciąż działa. I to jest najlepsze. Ta obudowa nie zapowiada się, że będzie dość odporna, dość trwała, a okazało się, że jest całkiem nieźle. Nie rysuje się zanadto, brudzi się strasznie, ale się nie rysuje. Ani z przodu, ani z tyłu. Ramka również całkiem dobrze nadal wygląda. Telefon co prawda zaliczył tylko jeden upadek. Dalszych prób no, oszczędziłem sobie, a raczej producentowi, który wypożyczył mi telefon. Niemniej no, są spore szanse, że ta obudowa jednak nie jest aż taka delikatna, na jaką wygląda. No i to jest jej dosyć duży plus. No ale znowu, każdy plus ma jakiś też minus. No nie może być cudownie, może być co najwyżej dobrze. Co mnie wkurza? Sensory pod ekranem nie mają ikonek, są kropeczki. Z jednej strony fajnie, bo mamy możliwość zmiany ich układu. Z drugiej, wiecie co, dla kogoś, kto co chwilę zmienia telefon,
i raz ma beka z tej strony, raz tamtej. Musi się za każdym razem przyzwyczajać. Może być to ciężkie, więc jeżeli bardzo się do czegoś przywiązaliście, do tego, że macie ikony pod ekranem albo na ekranie wyświetlone i nie zgadujecie, gdzie który przycisk się znajduje, może być to w pewnym stopniu uciążliwe, ale nie to mnie tak wkurzało, jak to, że położenie tych sensorów jest ledwo widoczne. Tam są takie minimalne, maluteńkie kropki tylko podświetlone. I to już, prawdę mówiąc, trochę mnie irytowało, bo nie zawsze palcem trafiałem tak, jak należy w ten sensor, bo po prostu nie wiedziałem, gdzie on jest. No, taki drobiazg, ja się może teraz trochę czepiam, ale no nie wiem, akurat to mi zapadło w pamięć z użytkowania tego telefonu, no jeżeli chodzi o budowę, bo reszta, tak jak powiedziałem, jest bardzo w porządku, położenie pozostałych przycisków jest świetne. A, no i skaner linii papilarnych. No, skaner działa tak, jak należy, dosyć szybko, dosyć sprawnie. Powiedziałbym, że tak średnio, no, słaba matematyka, no ale kurczę, no nie jestem w tym mocny. Powiedzmy, że tak 9,5 prób na 10 jest udanych, bo praktycznie za każdym razem odczyt był bezbłędny, aczkolwiek kilka razy zdarzyło mi się, że niestety palca za pierwszym razem nie chwyciło. Ale to naprawdę bardzo sporadyczne przypadki. Także jeżeli chodzi o budowę, sensor, komfort użytkowania, komfort trzymania tego telefonu w dłoni, jest naprawdę dobrze. Zapytacie jeszcze pewnie o wyświetlacz. Tu absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń. Ekran ma bardzo fajnie zamaskowane obramowanie. Dobrze odwzorowuje barwy. Co prawda ma taką tendencję do ochładzania ich, ale to można w menu skorygować. Są opcje związane z balansem barw. Ekran jest wyraźny. Dobrze podświetlony, maksymalny poziom podświetlenia zapewnia komfortowe użytkowanie w słoneczne dni. Miałem ich kilka podczas testu, mogłem wypróbować, rzeczywiście było zupełnie ok. No naturalnie zawsze się pogarsza czytelność na słońcu, ale dawało się z telefonu skorzystać i to jest najważniejsze. Poziom minimalny również w porządku, ale oprócz tego mamy jeszcze tutaj tryb nocny, czyli filtrowane jest to szkodliwe niebieskie światło. I ekran się ociepla. Oprócz tego, że się przyciemnia, to jeszcze barwy są takie fajnie ocieplone, takie do komfortowego czytania. Akurat wtedy ta biel nas zupełnie nie razi i rzeczywiście w zupełnej ciemności oko się tak bardzo nie męczy. Jeżeli chodzi o panel dotykowy, nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. O interfejsie już Wam trochę opowiedziałem, no ale pora przekazać kilka wrażeń z użytkowania. Ja nie ukrywam, lubię interfejs Huawei i jestem przekonany, że i Wam on przypadnie do gustu. Trzeba jednakowoż pamiętać o paru rzeczach, które są tutaj inne lub nie takie jak w większości popularnych interfejsów. Przede wszystkim płaski układ, który oczywiście możemy przełączyć na tradycyjny układ z zasobnikiem, ale ja proponuję pozostać przy tym, się do niego przyzwyczaić, bo moim zdaniem jest wygodniejsze, a to jest oczywiście moje zdanie. Mamy tutaj kilka osobliwości w ustawieniach. Oczywiście jest na przykład sterowanie za pomocą knikci. Możemy w ten sposób chociażby zarejestrować screenshot czy obraz, film nagrać z ekranu, z tego, co się dzieje na wyświetlaczu, żeby komuś pokazać. Mamy sterowanie gestami, czyli możemy na przykład podnosząc telefon odebrać połączenie, czy też wyciszyć dzwonek poprzez odwrócenie telefonu leżącego na stole. Takich kilka drobiazgów tutaj znajdziemy. No, naturalnie kreślenie na ekranie, czyli wywoływanie skrótów poprzez narysowanie C. Można na przykład otworzyć przeglądarkę. No, jest sporo takich rzeczy w menu, które warto przejrzeć, które warto do siebie dostosować. Mamy ciekawy przycisk wiszący, czyli takie powtórzenie interfejsu klawiszowego, które już widzieliście na początku filmu. Można też sobie przełączać układ sensorów na dole, zamienić back z ostatnimi aplikacjami, a także w ogóle przełączyć się na tryb jednego przycisku i posługiwać się gestami na czytniku linii papilarnych. No jest to dość ciekawe rozwiązanie, też wymaga przyzwyczajenia, tak jak i cały interfejs, ale na dłuższą metę może się okazać wygodne. Właśnie również tak jak cały interfejs, jak się już do Emuja przyzwyczaicie, to jestem przekonany, że go polubicie, bo jest tutaj wiele takich rozwiązań, które są znane z każdego innego interfejsu, chociażby rozwijane z góry powiadomienia, rozwijane skróty, o taki fajny panel skrótów tutaj z dołu ekranu. No jest sporo takich praktycznych dodatków,
A jeśli miałbym na coś ponarzekać, no to niestety znalazło się w oprogramowaniu przynajmniej tego mojego testowego egzemplarza kilka aplikacji takich, powiedziałbym, no niepotrzebnych. Na szczęście dały się usunąć i ja też nie jestem pewien, czy w waszych egzemplarzach tych ze sklepów to będzie. No ale gdyby było, to wiedzcie, że można to usunąć i się tego draństwa pozbyć. Natomiast te pozostałe apki, które producent dokłada, no, są mniej lub bardziej potrzebne, ale w większości są to aplikacje z gatunku takich nieuciążliwych, acz czasami przydatnych. W interfejsie mamy też ciekawy dodatek. Pilot do sterowania sprzętem AV. Tu ma nadajnik, no a interfejs do jego obsługi to po prostu aplikacja. Konfiguracja jest bardzo prosta. Tworzymy pilota, wybierając nasz sprzęt z listy. Jak widzimy, telewizory, klimatyzatory, dekodery, aparaty, wiele rzeczy można sterować za pomocą tego pilota. I w zasadzie ciężko trafić na sprzęt, którego ten pilot nie obsłuży, bo wystarczy wybrać producenta telewizora z listy i najczęściej za pierwszym góra, za drugim razem trafimy na właściwy zestaw kodów i pilot po prostu będzie działał. Najgorzej będzie, przynajmniej tak było w moim przypadku, z dekoderami od kablówki. Tu no, musimy zidentyfikować przede wszystkim przynajmniej producenta dekodera. Jeżeli nie wiecie jak to, albo zajrzyjcie do instrukcji, albo do menu dekodera. No i tu już kurczę trochę są schody, ale też się da i generalnie jeżeli chodzi o mój przypadek, pilot rzeczywiście działał, robił swoje i myślę, że należy pochwalić ten dodatek. Jeśli chodzi o łączność, to wydaje mi się, że niczego nie brakuje. Jest dwuzakresowe Wi-Fi, jest LTE kategorii 12, jest NFC, Bluetooth, no niestety nie ma tego najnowszego 5.0, jest tylko 4.2, no ale tylko, no nie wybrzydzajmy, nie narzekajmy. Jest Dual SIM, jest GPS, GLONASS, Baidu i co najważniejsze, wszystko to działa tak jak należy. Nie ma żadnych urywanych połączeń, nie ma problemów z łączeniem się telefonu z routerem. Telefon poprawnie działa z akcesoriami Bluetooth, przynajmniej z tymi, z którymi mogłem go wypróbować. Nie było żadnego problemu absolutnie. Sprawdził się w roli nawigacji samochodowej, nie gubił namiarów, dosyć szybko GPS startował, wszystko było zupełnie w porządku. Także ciężko tutaj znaleźć jakikolwiek zarzut, jeżeli chodzi o łącznościowe wyposażenie tego telefonu. A skoro już o łączności mowa, no to jeszcze parę słów na temat tego, jak się przez ten telefon rozmawia. Bo wiecie, telefon służy też do rozmawiania. To mówię tym, którzy zapomnieli, do czego służy telefon. No i przez ten telefon rozmawia się naprawdę świetnie. Głośnik w słuchawce brzmi czysto, klarownie, głośno. Mikrofony również dobrze robią swoją robotę. Rozmówcy moi nie skarżyli się na jakość dźwięku. Głośnik zewnętrzny także robi dobrą robotę. Można przez niego spokojnie rozmawiać w trybie głośno mówiącym podczas jazdy, nawet kiedy jedziemy szybko, szumi wiatr, silnik wyje, da się przez ten telefon pogadać, więc jest bomba. Jeżeli chodzi o obsługę dialera, książki kontaktów i tak dalej, no jest standardowa. Niczego nie brakuje, nie ma też z drugiej strony żadnych niespodzianek. Jeżeli chodzi o łączność, to Honor ma tutaj małą niespodziankę. Mamy Dual SIM. Co prawda hybrydowy, ale mamy. A co najciekawsze, to ten Dual SIM, choć pracuje w trybie Dual Standby, potrafi się zachowywać jak Dual Active. Bardzo sprytnie wykorzystano tutaj zwyczajny mechanizm połączeń oczekujących i przekierowań. Co ciekawe, opcje z tym związane przesunięto właśnie do działu dotyczącego Dual SIM w menu. Tam możecie sobie to skonfigurować. I odpowiednio ustawiając przekierowania, macie coś, co działa tak jak aktywny Dual SIM, czyli w momencie, kiedy rozmawiacie na pierwszej karcie, możecie odebrać połączenie przychodzące na drugą kartę. Co więcej, możecie przełączać się pomiędzy nimi, mieć to jedno połączenie pierwsze zawieszone, wrócić do niego, zawiesić drugie, zwrócić z powrotem do drugiego i tak dalej, i tak dalej. No jedyne, o czym trzeba pamiętać, to to, żeby mieć u operatora aktywną usługę połączenia oczekującego i przekierowań. I to wszystko. Zwróćcie tylko uwagę, czy za przekierowania dodatkowo nie płacicie, bo w niektórych sieciach płacicie. Cały ten mechanizm Jacek dokładnie opisał w osobnym artykule na MGSM-ie. Link znajdziecie w filmie, więc ja już Was nie będę dodatkowo tą sprawą zanudzał.
przy okazji opowiadania o łączności. No, wspomniałem o dźwięku, więc jeszcze parę słów o dźwięku słuchawka. Popatrzcie, mamy tutaj dodatkowy equalizer Huawei Histen, jakkolwiek się to czyta, w każdym razie. Dzięki temu equalizerowi możemy sobie dostosować brzmienie do rodzaju słuchawek, jakich używamy, czy to są nauszne, czy to są dokanałowe, czy to są douszne. Tu są trzy różne ustawienia zależne od typu, jaki używamy. Mamy dość rozbudowany equalizer, korektor graficzny z suwakami, którymi sobie możecie dostosować brzmienie do waszych wymagań. Jest jeszcze wirtualny dźwięk 3D. No, a nawet, słuchajcie, możemy sobie jeszcze dostosować brzmienie głośnika. Mamy ustawienie blisko ucha, przód oraz przestrzenny. Na głośniku, no to tam tych zmian coś tam usłyszymy, ale nie. Natomiast na słuchawkach, no naprawdę gra to świetnie. No pytanie, jakie będą słuchawki z zestawu, bo tutaj są zdania podzielone i ja jeszcze też dokładnie nie wiem, czy słuchawki będą w zestawie, czy ich nie będzie, a jeżeli będą u nas w sklepach słuchawki w zestawie, to jakie? No tutaj Huawei też się chwali współpracą z Monsterem, ale na Monstery w cenie zestawu raczej bym nie liczył. Natomiast wierzcie mi, warto do tego smartfona kupić dobre słuchawki, jest rzecz, przypominam. No i jeżeli słuchacie muzyki, to Honor 9 Was na pewno nie zawiedzie. Należy Wam się jeszcze parę słów na temat wydajności tego smartfona. Ja nie mogę patrzeć, jak on się brudzi. No, to jest chyba najpoważniejszy minus i coś, co mnie niezmiernie w nim wkurza. Natomiast jeżeli chodzi o wydajność, nic mnie nie wkurza. To oczywiście nie jest flagowiec, ale to już jest taki prawie flagowiec. Popatrzcie sobie na wyniki benchmarków, no i odnieście je do telefonu, którego aktualnie używacie, do innych telefonów może wyższej klasy, nieco może trochę niższej. Moim zdaniem wydajność Honora 9 wykracza poza jego segment cenowy, bo tutaj już zaczynamy przesuwać się w stronę tych, nazwijmy to trochę słabszych flagowców, to jest no taki bardzo, bardzo mocny średni poziom, ale zaznaczam mocny. Jeżeli chodzi o baterię, jest również dobrze. Nie rewelacyjnie, ale dobrze. Bo tak jak powiedziałem, smartfon jest całkiem wydajny, pracuje bardzo płynnie, można pograć mocne gry, a zanadto się nie nagrzewa. No i taki mocny smartfon, który może pracować spokojnie 1,5 do 2 dni na baterii, no to jest naprawdę coś. Trochę mnie rozczarowało szybkie ładowanie, wiecie, bo telefon napełnia się tak w nieco ponad 2 godziny, 2 godziny 15, 2 godziny 20 minut, w tych okolicach od zera. Czyli no nie jest to takie super, hiper szybkie ładowanie, ale takie w miarę akceptowalny czas ładowania, nie ma na co narzekać i oczywiście tu zaznaczam, że to są osiągi na tej firmowej ładowarce z zestawu. No te pierwsze, powiedzmy tak, 1/3 baterii już macie po pół godzinie. No i im ten poziom napełnienia baterii jest wyższy, tym to ładowanie odbywa się wolniej, no ale to jest normalne w każdym telefonie z szybkim ładowaniem, tak to mniej więcej wygląda. Także jeżeli chodzi o wydajność, również poważnych, żadnych zastrzeżeń nie wnoszę, chociaż oczywiście wolałbym, żeby ładował się nieco szybciej. No i może nadal jednak przez mikro USB starodawne, bo taki kabelek to mam wszędzie, w każdym miejscu, nawet w piwnicy go u siebie znajdę. Jak będę potrzebował, w każdej chwili mogę naładować, a za USB no nadal muszę ganiać. No nadal za tym nie przepadam, ale mówię, nie robię już z tego wady takiej jak była na początku, bo ta popularność rośnie już w tej chwili w sklepach z elektroniką czy w marketach, przewody USB-C są do kupienia, więc no już nie dramatyzuję, oby wreszcie ten standard się przyjął. Pięknie wkomponowany, podwójny aparat fotograficzny Honora 9. Nie ma co prawda logo lajki jak we flagowym modelu Huawei P10, ale robi naprawdę świetne zdjęcia i tu ciężko będzie na coś ponarzekać. No bo wiadomo, no to już jest poziom, powiedzmy, zbliżony bardzo do flagowców. Nie można krytykować poziomu odwzorowania detali, poziomu odwzorowania barw. No wierzcie mi, przy tej cenie to już naprawdę ciężko trafić telefon, który będzie robił złe zdjęcia.
Natomiast dość łatwo o telefon robiący dobre zdjęcia i ten właśnie taki jest. Co ja bym podkreślił, jeżeli chodzi o jakość zdjęć? Świetne oddawanie światłocieni. Tam, gdzie mamy na przykład, fotografujemy wodę w stawie, w cieniu, trochę tak podświetloną słońcem. No, genialne efekty, naprawdę genialne efekty. Tak samo w fotografii miejskiej, gdzie jest pełno przejść między jasnymi i ciemnymi polami. No, zdjęcia po prostu są świetne. Poniżej możecie zobaczyć kilka próbek fotograficznych. Trzeba się trochę przyzwyczaić do interfejsu aparatu, który tu widzicie, ale generalnie fotografowanie to sama przyjemność. Tradycyjnie Huawei, no, czyli siłą rzeczy Honor, potrafi zdjęcia nocne. Mamy tryb nocny, który naprawdę daje dobre efekty. Mamy malowanie światłem i tu się można naprawdę też fajnie pobawić. I to działa zdecydowanie doskonale. To jest po prostu no, jeden z lepszych telefonów do fotografii po zmroku. Na pewno. No jeżeli chodzi o wideo, to również zastrzeżeń nie mam. Dla porządku tylko wspomnę, że można nagrywać filmy w 4K. Co mi się trochę mniej podoba, to sztuczny efekt rozmycia tła, bokeh. Tutaj, no jeżeli mamy gładki obiekt, powinno być zupełnie dobrze. Mamy gładki obiekt, prawda? A jednak, jak zobaczycie na przykładach, link znajdziecie w opisie filmu, na przykładowych zdjęciach na MGSM-ie, to rozmycie nie zawsze precyzyjnie wycina tło wokół portretu, wokół modela. No nie jest to fajne. Ja bym zrozumiał, gdyby nie radziło sobie z włosami rozwichrzonymi na wietrze. No, nie wymagam cudów. Natomiast w przypadku mojej facjaty, kurczę, moim zdaniem powinno być lepiej. Zresztą zerknijcie na fotki, sami ocencie. No ale to jest tak trochę na zasadzie, że musiałem się do czegoś przyczepić, żebyście nie powiedzieli, że tylko chwalę. Ale generalnie aparat po prostu chwalę. Jest naprawdę super. Szczególnie jeżeli odniesiemy się do ceny telefonu. A skoro już o cenie mowa, patrzę tak w komputer, no i Honora 9 możecie aktualnie kupić za 2199 zł. Tak, dokładnie za tyle. No i teraz pytanie, czy warto, żebyście to zrobili? Nie przepadam za tego rodzaju porównaniami, ale chyba tym razem się nie oprę. No bo tak, 2200 za Honora 9. Huawei P10, który no, jest nieco lepszym telefonem, bo chociażby ma stabilizację w aparacie fotograficznym, no już jest o dobre 400 zł droższy. Podobnie jak LG G6, tylko że G6 znowu jest no, jednak minimalnie półkę wyżej pozycjonowanym smartfonem. No ale tak przeglądałem ceny i wiecie co? W tej chwili znacznie taniej kupicie ubiegłorocznego flagowca Samsunga, który również robi genialne zdjęcia, świetnie wygląda, ma świetny wyświetlacz i tak dalej, a no jednak jest flagowcem. No i co, no, ja tego wprost Wam nie powiedziałem, ale zastanówcie się dwa razy, porównajcie ceny z paroma innymi modelami, również flagowymi, no i wtedy wybierzcie. Naturalnie, jeżeli operator Wam zaproponuje Honora 9 w dobrej cenie, to ten zakup nie będzie chybiony, bo to jest naprawdę bardzo fajny telefon. Naprawdę. Godny polecenia w 100%. I ma kilka niedociągnięć, ma kilka rzeczy, które mnie osobiście w nim nie odpowiadają, ale to nie znaczy, że i w Waszym przypadku będzie tak samo. Jest to, tak jak powiedziałem, dobra rzecz. No, tylko kwestia jeszcze ceny. Moim zdaniem mógłby być nieco tańszy, no i wtedy miałby zdecydowanie większe szanse konkurowania na rynku. A tak, no to cóż, nie wiem co zaoferują operatorzy, tak jak powiedziałem. Jeżeli operator daje Wam go w dobrej cenie, no to bierzcie, bo naprawdę warto. Honor 9 może tak naprawdę spokojnie aspirować do telefonu klasy premium. Ma obudowę klasy premium. Ma dobry wyświetlacz, nie doskonały, ale dobry. I wydajność flaczki, czyli kompozycja wewnętrzna, również tak powiedzmy z okolic dolnej strefy klasy premium.
klasa premium, jeżeli chodzi o fotografię. Może nie najwyższa, ale taka bardzo, bardzo dobrze przyzwoita. Dobry dźwięk, dobre funkcje łącznościowe. W zasadzie smartfonowi niczego nie brakuje. No dobra, nie ma stabilizacji w aparacie, nie ma radia, nie jest wodoszczelny, nie ma bezprzewodowego ładowania. Takich drobiazgów brakuje, ale ogólny odbiór telefonu, wierzcie mi, jest naprawdę pozytywny. Ja go lubię. Tak, to jest fajny telefon, mogę go używać dłużej. Oczywiście nie zapłaciłbym za niego 2200, ale już tak koło 1800-1900, to już bym go naprawdę poważnie rozważał. Także popatrzcie na ceny, jeżeli uda Wam się go wyrwać w dobrej cenie, bierzcie, nie będziecie zawiedzeni. Ja go mogę polecić, no nie podoba mi się jedynie cena. I to by było na tyle. Kończę swoją przygodę z Honorem 9, nie powiem, całkiem miłą przygodę. Zapraszam Was na kolejne filmy oczywiście, zapraszam do subskrypcji naszego kanału i życzę Wam miłych wakacji, bo to akurat taki czas, gdzie pewnie wielu z Was wyjeżdża. Do zobaczenia, cześć!